kochani, witajcie we wtorek. Jest godzina 1:45, czyli tuż przed premierą, a raczej pół godziny przed premierą, bo właśnie wrzuciłam film, będzie o 20:15 polskiego czasu. Jak to zwykle bywa w tygodniu vlogów, jestem troszeczkę z opóźnieniem, ale też dzisiaj zmontowałam go bardzo szybko rano. To znaczy bardzo szybko. Szybko do niego usiadłam, bo o 8 do 10 mniej więcej zajęło mi zmontowanie. Potem oczywiście miniaturka, potem wystawienie go na YouTubie, ale potem też miałam dwie znajome, którym robiłam włoski i potem jechałyśmy jeszcze tutaj niedaleko na kawę. Także teraz wróciłam z kawy, dokończyłam wrzucanie. Tak to mniej więcej wygląda. Tak. Zmontowanie i wrzucenie vloga to jest przynajmniej jakieś 3-4 godziny. I mam nadzieję, że lubicie takie domowe vlogi, bo dzisiaj to się nic nie dzieje za bardzo. Także wczoraj było intensywnie, a dzisiaj jest tak spokojnie. Także może coś fajnego zrobimy, ale razem w domu. O nie, zapomniałam. Jednak się dzieje. Hania ma dzisiaj kolejny mecz, chyba już ostatni. Sebastian będzie miał w sobotę ostatni mecz. No i Hania dzisiaj ma znowu te próby na drużynę do piłki nożnej. Zobaczymy, może już dzisiaj się czegoś dowie, chociaż jest taka trochę podłamana, powiedziała, że pewnie się nie dostanie. No, najważniejsze, że próbuje. No, a jak nie, to będzie tylko znak, że koszykówka to jest to. I trzeba je szukać nowych drużyn koszykówki. No okej, przygotowuję się. Drugi raz wracam. Słuchajcie, zapomniałam Wam jeszcze podziękować za wszystkie ostatnie przemiłe komentarze. Dziękuję Wam bardzo. Od tego filmu z naszym quizem małżeńskim, który był bardzo śmieszny. Potem kolejne filmy. Dziękuję Wam za wsparcie. Przepraszam, że teraz nie piszę, nie odpisuję na komentarze w takiej ilości, jakbym chciała, ale sami widzicie, że w tygodniu vlogów to jest mało możliwe i po prostu nie mam na to fizycznie czasu. Widzieliście, jak wyglądał na przykład wczorajszy dzień. No, ale będziemy nadrabiać potem znowu w kolejnym tygodniu z odpisywaniem. Już stoję w ciągu aut pod szkołą u Sebusia. A! Moje włosy. Tak jak wczoraj zafarbowałam, tylko potem umyłam, zrobiłam kucyk. Czasem jak sobie go zwinę w takiego ślimaka, to potem mam takie trochę podkręcone, ale nie wygląda to dobrze. Trudno. To jest tydzień vlogu, więc nie ma czasu się przygotowywać specjalnie, także wszystko jest tak jak jest, no. I dzisiaj tak czuję, że będzie jakiś taki nudny vlog, także jak nie macie ochoty, to wyłączcie i wróćcie kiedy indziej. Żartowałam, zostańcie! Coś wymyślę. Właśnie mi Zuzia napisała, że jednak też nie idzie na trening dzisiaj i mam po nią jechać. Także zaraz jadę po Zuzie. Siedzę w swetrze, ale jest mi tak ciepło. Czekajcie, sprawdzę ile jest. Ile jest stopni? 21. 21, ale ma znowu padać wieczorem. Nad ranem. No a jutro Zuzia miała mieć zawody o godzinie 4 i ja miałam być tam, miałam na tych zawodach pomagać. To znaczy stać ze stoperem tam. Czas mierzyć dzieciom i dzieciom, młodzieży. I chyba coś tak czuję, że nawet zawody się nie odbędą, bo 60% szans na deszcz. No, także zobaczymy. Teraz mamy takie, zobaczcie, dwa dni deszczu. No, ale 24 stopnie mają być w piątek. Wow. Potem ma troszeczkę spaść temperatura, a ja znowu się bawię w pogodynkę. Trudno. Mieliśmy robić ten ogródek, ale widzę, że chyba w piątek najszybciej będziemy się za ten ogródek zabierać. Póki co czekam na Sebkę. Jeszcze mi się przypomniało. Tydzień vlogów jest taki fajny, że jak macie jakieś takie czy pytania, czy coś tam chcecie, żebym o czymś powiedziała, albo Wam coś pokazała, to dajcie znać. To na bieżąco przynajmniej to mogę robić jakby z dnia na dzień, bo tak często zapominam o tym. Natomiast ktoś pytał mnie o tę książeczkę do czytania dla Sebastiana. Dzisiaj ją rano właśnie znalazłam. Okazało się, że była centralnie na widoku. Ja przeszukałam wszystko, a ona stała przy łóżku na tych półeczkach, tylko jakby za inną książką.
No, ale znalazłam, także potem pokażę, z której książki też lubimy czytać. Gdzieś tam jest Sebuś. O, wyszedł. Czeka jeszcze pod daszkiem. Potem się ustawiają tutaj przy numerkach i tak auta podjeżdżają pod numerki. A, idzie. Żółty mój ludzik. Kochany. Dzieci odebrane. Przyjechaliśmy pod Hanie szkołę zobaczyć. Tam na boisku. Kolejny dzień prób. Ale dużo tych dziewczyn. O, widzę Hania. Jest tam Hania? No. Nie widzę Ani. Ma niebieskie spodnie, różowe skarpety. Znaczy nie bardzo wiedziałam, co mam zrobić na obiad, ale jak zajrzałam do lodówki, to znalazłam resztę tego schabu, którego wczoraj robiliśmy schabowe. I muszę go wykorzystać, żeby się na mnie zepsuł. I stwierdziłam, że zrobię coś w rodzaju gulaszu. Mamy paprykę, którą trzeba zużyć. Trzy kolory papryki, cebulę. Zrobimy taki, nie wiem, czy to gulasz, czy jak to się nazywa? Leczo? Nie, leczo to by było, wiesz, z kiełbasą i... Taki gulasz. To ciekawa jak jeszcze na bok. Dam ci, albo daj sobie ręcznik pod spód, nie będzie ci się tak ślizgała. Okej? To powycinać, wiesz? Zawsze jak z takiego mięsa albo wołowe, takie białe, bo to jest bardzo twarde. Jedzą. Ja jeszcze idę teraz na trening, na to moje bieganie. Muszę codziennie te 10 minut przynajmniej biegać. Miałam wam coś pokazać. O, niebiesko, niebiesko u Sebastiana. No, gdzie on mi dał tą książkę? Tu jest.
A nie chcę jeść i iść biegać, bo nie pobiegałabym z pełnym brzuchem. Tak, to jest ta książka. Nauka czytania. I tu są takie bardzo fajne, krótkie opowieści. A nawet bardziej bym to powiedziała, to są ciekawostki. Są ciekawostki o zwierzętach, o różnych kulturach. Bardzo fajnie i tak ciekawie opisane, zilustrowane. Nie jest to nudne jak taki typowy elementarz. Tak to się nazywa. Autorką jest Agnieszka Łupkowska. No, także to Wam polecam. Dzisiaj spacer w samotności z muzyką. Fajnie, bo wyszło słoneczko. Jest przepięknie. Cisza i spokój. Spacer. Spacer to jest taka przyjemność. Uwielbiam. Ja robię akurat taki intensywniejszy spacer. Za chwilę robię te 10 minut biegania. A tu jest zawsze taki piękny mech. Nie wiem, czy to widać. Zaraz Wam pokażę. No właśnie, przyszła mi paczka, na którą czekam ponad miesiąc, wiecie. Pamiętacie, jak zachorowaliśmy na COVID-a, to wtedy też państwo ogłosiło, że będą darmowe testy dla każdej rodziny i każdej rodzinie przysługują 4 testy. Tutaj mam 2 opakowania po 2 testy. Była taka strona, na której się można było zapisać i zamówić te testy. No niestety strasznie długo na nie czekaliśmy. Jak byliśmy u tych znajomych właśnie w Virginii, to mówili właśnie, że oni już dostali, więc w najbliższym czasie dostaniemy. Przyjechaliśmy do domu i proszę bardzo, już czekały na nas, także one to są takie maluteńkie testy, a może otworzę je, Wam pokażę. To są takie testy, ale są całkiem inne niż ja robiłam wtedy. Są przeróżnego rodzaju, jak widać, testy. Ta znajoma właśnie w Virginii też miała jeszcze inny test. My dostaliśmy takie tutaj z tym patyczkiem, patyczek do nosa i potem tutaj jest taki mały pojemnik z płynem. Pewnie ten płyn się wrzuca do pojemnika, miesza i potem po jakimś czasie się wylewa tutaj na ten test, który wygląda jak test ciążowy. Nie pomylicie. Warto mieć taki test w razie czego w domu. No, a są to darmowe testy, więc każdy mógł sobie je zamówić. Wcześniej te testy były praktycznie nieosiągalne. Były, jak się pojawiały w sklepie, to od razu były wykupywane. W dodatku sięgały ceną nawet do $50. Także bardzo drogo. Kończę montować tego vloga i oczywiście czego nie było? Zakończenia! Słuchajcie, nie było zakończenia, a skończyliśmy na meczu Hani. I tak, i to był już ostatni jej mecz. Słuchajcie, co do piłki nożnej, to Hania się nie dostała do drużyny. Ale powiem Wam, że Hania powiedziała, że widocznie tak miało być, wcale jakoś tak nie rozpaczała, czyli to nie ta miłość, co miłość do koszykówki, więc teraz właśnie pisałam do coacha, do trenerki Hani, żeby mi poleciła jakieś kluby sportowe, gdzie mogłaby Hania sobie ćwiczyć. Tu jest tak właśnie dziwnie, że ta koszykówka jest tak sezonowo, a gdzieś będę musiała poszukać jej miejsc, gdzie mogłaby być trenowana, tak żeby w przyszłym roku dostała się bez problemu do drużyny szkolnej. No i była coraz lepsza, naprawdę już. Szkoda by było teraz przerwać, bo jak przerwie się przynajmniej nawet na parę miesięcy, to, no to będzie to widoczne, a tak dobrze jej idzie, że no musimy ją wspierać pod tym kątem i dawać jej szansę, żeby się jeszcze bardziej rozwijała. A ona uwielbia koszykówkę, więc no, trzeba coś poszukać dla niej.
Dobra, kochani, słuchajcie, ja już jestem przygotowana do wyjścia, właśnie szybciutko montuję i wrzucam tego vloga, bo dzisiaj jest środa, a w środę zwykle robimy zakupy na cały tydzień, także jadę do sklepu. Jeszcze nie wiem, gdzie pojadę, ale zabieram kamerę z sobą, bo tydzień vlogów, no to kamera towarzyszy nam każdego dnia. Będą zakupy, nie wiem, czy lubicie zakupy, czy nie, dajcie znać. Może dajcie znać już w komentarzach, to będę wiedziała, ile tych zakupów zmontować na jutro. Tak pomyślałam sobie, że mogłabym zrobić zakupy, ale na przykład z takim pokazywaniem, co ile kosztuje. Może pojadę do dwóch różnych sklepów. No zobaczymy. Zobaczę, ile będę miała czasu, bo już jest 11, a muszę tu wrócić o 3. Tomek jest zajęty, więc jadę dzisiaj sama. No. I zabieram Was ze sobą. I przypomniałam sobie, napiszcie koniecznie, co chcielibyście jeszcze zobaczyć w dwóch kolejnych vlogach. Może mi się uda jeszcze jakiś filmik specjalny dla Was zrobić. Także piszcie, co chcecie zobaczyć jeszcze w tym tygodniu. Póki co serdecznie Was pozdrawiam, całuję, ściskam i do zobaczenia. Do jutra. Pa! Away, so don't let